I na koniec wracamy jeszcze raz do wyborów samorządowych. Mówiliśmy o zwycięzcach, teraz o tych, którzy przegrali, choć w kampanii było o nich bardzo głośno. O kandydatach, którym nie pomogły krasnoludki, znane nazwisko, a nawet największy w Polsce biust Jarosław Kuś. 1676 głosów to za mało, by zostać prezydentem Białegostoku. Choć to właśnie Krzysztofa Kononowicza w kampanii wyborczej poznały setki tysięcy internautów. Kandydat chce unieważnienia wyborów w Białymstoku, bo jak twierdzi, proboszcz jednej z parafii złamał ciszę wyborczą. Będę składać protest wszędzie, żeby w Białymstoku jeszcze raz były powtórzone wybory. Nawet do sądu to pójdzie. Naturalnie rzecz biorąc, koniec wyborów zbiegał się z rosnącym zainteresowaniem postacią Kononowicza, choć sam Tadeusz Truskolaski, zwycięzca wyborów i włodarz Białegostoku do dnia dzisiejszego, miał skwitować kontrkandydata jako meteora na białostockiej scenie samorządowej. W wyborach wynik Kononowicza nie był oszałamiający. W wyścigu o fotel prezydenta miasta Białegostoku zyskał drugą lokatę od końca, a w wyborach na radnego z okręgu 4 dostał 102 głosy, co oczywiście nie dało mu mandatu. Z informacji podanych przez GFK Polonia wynika, że na Kononowicza głosowali głównie wyborcy z wykształceniem średnim 35,2%, wyższym 19,7% oraz posiadający licencjat 18,5%. Poparło go 10% osób o wykształceniu podstawowym, 9,7% zawodowym i 6,9% niepełnym wyższym. Ale na tle wszystkich ciekawych osobistości tamtego sezonu wyborczego, te wybory pokazały, że krasnoludki są na świecie. Komitet Wyborczy Wyborców, Gamonie i Krasnoludki, których reprezentował Waldemar Major Fydrych, według nieoficjalnych wyników w wyborach na prezydenta Warszawy zdobył 0,4% głosów. To więcej niż kandydat Ligi Polskich Rodzin Wojciech Wierzejski. Fydrych wskazuje, kogo poprze w drugiej turze wyborów. Ja powiedziałem, że ten, kto z nich pierwszy ubierze czapkę krasnoludka, na tego warto głosować. Znane nazwisko nie pomogło rodzinie Begerów. Mandatu nie zdobyły córka i synowa posłanki. Coraz mniejsze są szanse, że mandat do sejmiku zdobędzie pan Beger. Były takie oskarżenia o nepotyzm, że rodzinie się startuje. Chciałbym coś takiego powiedzieć, że to jednak się nie sprawdza. To jednak wyborcy mają tą siłę wyboru. W kampanii wyborczej dobrze prezentowała się Edyta Nędziak. Było o niej głośno za sprawą zdjęć, które pojawiły się na jej prywatnej stronie internetowej. Zainteresowanie mediów nie pomogło jednak w zdobyciu mandatu radnej w Radomiu. Jeszcze w piątek dla kandydatki na radną Łodzi, Danieli Zabłockiej, szczycącej się największym w Polsce biustem, wszystko wyglądało śpiewająco. Dziś, gdy wiadomo, że mandatu nie zdobyła, zabrakło jej głosu. Nie chce się wypowiadać. Porażka nie wszystkich zniechęciła. Kandydat Podlasia XXI wieku myśli o przyszłości. To dlatego, że jak mówi, piszą do niego ludzie z całej Polski. I pyta się, czy będę startować do prezydenta Polski nawet. Będę rozważać. Będę rozważać jeszcze. Jak coś się kieruje, to będę może i wystartuję. Sława kandydata z Podlasia rośnie. Sweter podobny do tego, w jakim prezentował swój program, ktoś wystawił na aukcji w internecie. Cena już prawie 250 zł. Jarosław Kuś, Wiadomości. Nie tylko najmocniej się wybił, ale i utrzymał przy sobie błysk fleszy. Na długi, długi czas. Właściwie do dziś. Z przerwami. Nadesłane od widza. Ostatnio rozmawiałem z moją dalszą ciocią, która swojego czasu mieszkała w Białymstoku i miała styczność z Krzysztofem Kononowiczem. Pracowała ona w jakiejś firmie zajmującej się reklamą i poszukiwała osób na stanowisko przedstawiciela handlowego. Opowiedziała mi, że przyszedł do niej Krzysiek, ubiegając się na to stanowisko. Powiedziała mu, że jako kierowca mechanik nie za bardzo ma kwalifikacje potrzebne do pełnienia pracy i kulturalnie chciała odprawić z klasycznym "skontaktujemy się z panem". Po tych słowach potężny warmianin zaczął się wykłócać, mówiąc coś w stylu "zawsze tak mówicie, że się skontaktujecie, a nigdy nie dzwonicie". I moja ciotka musiała się użerać z nibębenem przez dobrą godzinę, aby opuścił pokój i dał sobie spokój. Na dodatek dodała, że na korytarzu czekała jego matka, świętej pamięci Leonarda. Tak,
Krzysiek na rozmowę kwalifikacyjną przyszedł z ledwo chodzącą matką. Opuścił budynek i już więcej nie miała styczności z tym człowiekiem. Około miesiąc po tym zdarzeniu Krzysztof stał się sławny, startując w wyborach na prezydenta Białegostoku z ramiona Podlasia XXI wieku, wygłaszając słynne przemówienie w studio wyborczym Yard. W pracy śmieli się, ciotka odprawiła z kwitkiem prezydenta. Od 2,5 do nawet 3,5 milionów wyświetleń miał wrzucony spot wyborczy Krzyśka z telewizji Yard na samym YouTubie. A warto dodać, że jak twierdzi Tomasz Łysakowski, TVN wyemitował spoty kandydata w najlepszym czasie antenowym w programie informacyjnym i w szkle kontaktowym prowadzonym przez Miecugowa. Ciekawy fakt? Za kilka lat, 2 sierpnia 2013 roku, Oskar Akselio Wondołowski z Podlasia XXI wieku na Woodstocku zaatakuje Miecugowa. Dni młodzieży, które się odbędą w Krakowie. Się trafia na YouTube. No i już, to już człowiek chciał zaznaczyć swoją obecność. I zaznaczył. Dobrze. Dobrze, dobrze. Poszedł posłuchać muzyki. Już, dobrze. Państwu, nazywam się Oskar Wondołowski. To ja jestem tą osobą, która prawda, przeprowadziła ten incydent 2 sierpnia 2013 roku na przystanku Woodstocku, prawda? Media rozmuchały to jako atak na pana dziennikarza Grzegorza Miecugowa. To nie był atak, to nie były, prawda? To nie, ja nie zadałem żadnych silnych ciosów, prawda, które miały, prawda, przeprowadzić, zadać krzywdę Grzegorzowi Miecugowowi. Tylko to była forma protestu, aby przekazać ludziom na żywo w programie, żeby prawda, dostać się przed kamery programu Szkło Kontaktowe na TVN24, żeby przekazać ludziom, jak kłamliwą i stronniczą stacją jest TVN24, telewizja TVN i pozostałe inne media, i między innymi pan Grzegorz Miecugow. No ale wracając do Konanowicza, jego niski wynik wyborczy był zaskoczeniem, gdyż w internetowych ankietach zyskiwał 99% poparcia. Zarówno w trakcie wyborów, jak i po wyborach o Konanowiczu rozpisują się gazety zarówno polskie typu Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Kurier Poranny, jak i globalne giganty Der Spiegel, pisząc o polskim Boracie, czy Herald. Rodziny i znajomi z zagranicy dzwonią do krewnych w Białymstoku i pytają się, o co chodzi z Kononowiczem. W ogóle w wielu gazetach pojawiają się artykuły o Krzyśku, takie bardzo często w kontekście nie samego Krzyśka, a Czeczetkowicza, które zazwyczaj są dość mało ścisłe, wskazują go jako pomysłodawcę wrzucenia spotu do internetu, co nie było prawdą, i pokazują jako człowieka, który steruje każdym krokiem Krzyśka. Konon sam po oficjalnym ogłoszeniu wyborów kreuje się w taki sposób, by zostawiając to nieco nie do powiedzenia, zwalać nieco winę za wynik na Czeczetkowicza. Jeszcze do naszego taka komitet na Podlasie, był z tego ten Marek, nie Marek, ale Czeczetkowicz Adam, on jeszcze młody chłopak, to nie wiedział jak to zrobić, on do mnie się zgłosił się. Ja już troszeczkę byłem, wiem na jakim to chleb się je, z jakiego pieca, a on mnie tylko tak trochę przedzwonił i tak raptownie zaskoczył, nie? Lub nawet sugerować, że w ogóle został wciągnięty niemalże wbrew swojej woli do Podlasia XXI wieku, do kandydowania, że on tutaj jest takim starszym, doświadczonym człowiekiem i wie co mówić, a ten Czeczetkowicz to taki młody, wiecie, i tak dalej, jeszcze niedoświadczony, i że to ten Czeczetkowicz to tam wszystko zepsuł. Internet, telewizja,
i część gazet traktują Krzyśka jako zabawny element wyborczej układanki. Zresztą nie był w tym osamotniony, bo w tym konkretnym rozdaniu wyborczym było naprawdę sporo ciekawych osobistości. Oczywiście istnieje duża część mediów niemalże nadreprezentowana przez gazety i blogi, które żerują na emocjonalnym porno. Stosują wobec wszystkich pedagogikę wstydu, rozpisując się, że oto my, za ścianek Europy, śmiejemy się z biednego, niepoczytalnego człowieka, który został bezdusznie wykorzystany przez złych manipulatorów, a w ogóle to jak wam nie wstyd? Oj, daleko nam do zachodu i zaraz to normalnie przez was nas z Unii Europejskiej wyrzucą. Zazwyczaj, gdy piszę o Konowiczu, a piszą często, bo wiecie, wstydźcie się ludzie za Konona, ale nam się muszą kliknięcia zgadzać. Pokazują Czerwkowicza jako człowieka, który chce sterować Krzyśkiem dla własnych ambicji politycznych i realizowania programu Polskiej Partii Narodowej. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy słyszeliśmy z ust Krzyśka kiedykolwiek, jakiekolwiek poparcie środowisk nacjonalistycznych? I nie byłem i nie będę rasistą. Jestem normalnym Polakiem. Chcę teraz podać rękę dla Murzyna. Dzień dobry panu. A ty nie będziesz mnie teraz wstydził? Nie będę, panie Murzynie. Potem śnieg jest. Dzień dobry panu, panie Murzynie. No właśnie, o niemal wszystkich akcjach z niedoszłym prezydentem piszą wiocha, wstyd na całą Polskę, brak skrupułów i moralności. Szczególnie tutaj przodują w takich określeniach gazety lokalne z Białegostoku. Gdy już przeprowadzają wywiad z Krzyśkiem, to się śmieją, że ma proste pomysły. No tak, gdyby obiecał 20 mostów i 40 teatrów, to byłby poważnym politykiem. Ale jak mówi, żeby wyprowadzić policję na ulicę, żeby pilnowała porządku, żeby nie było bandyctwa, no to wiecie co, prostactwo. Co prawda, trzeba oddać im sprawiedliwość, że to właśnie dzięki nim dotarliśmy szerzej do informacji o rodzinie, prywatnym życiu i w ogóle o całej historii kandydata. Gdyby nie ich wywiady, nigdy nie dowiedzielibyśmy się na przykład tego, że pan Krzysiek miał się nawet zaręczać z jakąś dziewczyną, ale... I tu właśnie w dwóch różnych gazetach poszły dwie różne wersje. Jedna jest taka, że nie mogli się dogadać, gdzie po ślubie będą mieszkać. Ona była z północy, a Krzysiek chciał zostać przy mamusi, to raz. Druga wersja, jedna z sąsiadek złych, właśnie tutaj nagadała, że Krzysiek jest alkoholikiem, pijakiem i złym kandydatem na męża. I z tego powodu zaręczyny zostały zerwane. Kolejna ciekawostka. Kurier Poranny opublikował taką oto wersję przystąpienia przez Krzyśka do Podlasia XXI wieku. Niestety nie została ona skonfrontowana z samym Czerwkowiczem, bo ten, jak przeczytał wcześniejsze wpisy o nim i o Krzyśku w tych gazetach, to po prostu zaczął im już cyklicznie odmawiać udzielania jakichkolwiek wypowiedzi. Mieli więc tylko wersję Krzyśka do dyspozycji, oczywiście znanego z powszechnej prawdomówności, która według nich brzmiała następująco. W przepływie szczerości opowiedział o tym, jak stał się kandydatem na prezydenta i świętym Mikołajem. Marka Czerniawskiego Konowicz poznał kilka lat wcześniej w ruchu obrony bezrobotnych. Z jego opowieści wynika, że przez jakiś czas organizował spotkania, ale jak sam przyznał, potem przycichł, bo pomyślał, że i tak nic z tego nie będzie. Zajął się poszukiwaniem pracy, co robił bardzo dobrze od 12 lat. Aż tu nagle dzwoni telefon. Adam Stanisław Czerwkowicz, przedstawił się nieznajomy w słuchawce. No, powstaje Komitet Podlasie XXI wieku. Chce pan należeć? Zapytał. Konowicz pomyślał, że trzeba dowiedzieć się, na czym ma to polegać. Wspomina, że Czerwkowicz wynajął salę przy ulicy Narodowych Sił Zbrojnych. Tam podsunął mu kartkę i powiedział: podpisz pan. Konowicz stwierdził mądrze, że w ciemno kartkę można śmierci podpisać, więc poprosił o czas do namysłu. Kartka była deklaracją członkowską i zgodą na start w wyborach prezydenckich. Konowicz się wahał, mówił, że trzeba się zastanowić, ale pojawił się Marek Czerniawski z zachętą. Ale pan do nas należy,
pan jest uczciwym człowiekiem. Kononowicz odparł, że owszem, uczciwy to jest, ale skąd Czerzetkowicz miał jego telefon? Okazało się, że od Czarniawskiego. Pan Krzysztof obruszył się, bo przecież numer był zastrzeżony. Ale w Białymstoku taki burdel, a on od 12 lat bez pracy, do groma! Może coś z tego wyjdzie. I tak wyraził zgodę na startowanie w wyborach. No, brzmi bardzo legitnie. Do artykułu, w którym różni pismacy uczący nas o tym, jak jesteśmy prymitywni, że śmiejemy się, prawda, tutaj z biednego Kononowicza, dodawane są komentarze pseudoekspertów od nienawiści lub wypowiedzi sąsiadów, którzy nie mieli pojęcia nic o działaniach wewnętrznych Podlasia XXI wieku, ale za to już wtedy nie przepadali za Krzyśkiem, więc nic dziwnego, że te komentarze sąsiadów brzmią tak. Kto go podpuszcza, to on to na serio bierze. Zrobi wszystko, co mu się podpowie. W Starosielcach, a to go żenią, a to namawiają do innych głupot. Wstyd, że biednego w durnia robią, mówi jedna z sąsiadek. Inna jest bardziej powściągliwa. Krzysztof nie jest agresywny, tylko zatrzymany w rozwoju. Ojciec taki sam był. Kononowicz jest ufny, nie rozumie procedur wyborczych. Był przekonany, że może dostać 300% głosów. Nawet kiedy już było wiadomo, że ma niespełna 2%, wciąż wierzył, że przejdzie do drugiej tury. No cóż, nieważne co piszą, ważne, że piszą. Powstają żarty, a raczej suchary z Kononowiczem w tle. Między innymi, że za parę lat wejdzie do rządu, zostanie ministrem edukacji i zrobi reformę podstawy programowej. Nie będzie Arystotelesa, nie będzie Kanta, nie będzie Sartra, nie będzie niczego. Jeśli ludzie się z niego śmieją, bo jest niewykształcony i bezrobotny, to źle świadczy o nich samych, mówi Adam Czerzetkowicz, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Podlasie XXI wieku. A teraz także rzecznik Kononowicza. A jeśli się śmieją z jego sposobu bycia, to dobrze, mają poczucie humoru. Niby dlaczego mieliby się nie śmiać? A z prezydenta Kaczyńskiego się nie śmieją? Co jak co, ale moim zdaniem ten fenomen najlepiej chyba skwitowała Wyborcza, tak ogólnie podsumowując całe zjawisko Kononowicza w tamtym czasie. Tak jak chamstwo i prymitywizm nikodemadyzmy nie zdziwiły, a nawet zachwyciły powieściową polityczną socjetę dwudziestolecia, tak teraz klasa polityczna może przyjrzeć się w lustrze Kononowicza. Ale i z tego nie ma się co śmiać, bo takich mamy polityków, na jakich zasługujemy. W końcu łopatologicznie prosty program głoszony przez kandydata z Białegostoku. Żeby wreszcie był porządek, żeby młodzież była grzeczna i żeby urzędnicy wreszcie wzięli się do pracy. Wielu naprawdę się podoba. Tak Wyborcza napisała i moim zdaniem to jest kapitalne podsumowanie, aktualne również dziś. 15 listopada Kononowicz, Czerzetkowicz i Czerniawski jadą do Warszawy, aby wziąć udział w programie Talk to Shock, prowadzonym przez Najsztuba i Żakowskiego. Nie, podróż? To jest nie ma. Nie? Jak on pan odbiera to zainteresowanie tą osobą? A bardzo dobrze, tak? Tak. Leci? Jest sławny, jest popularny. To chyba dobrze. Na całą siłę. Bardzo dobrze. Ile to... Ponieważ tak jak słyszeliśmy, miał pan 0,5% głosów, tak? Nie, 8,9. 8,9, jednak. Tak. No bo pierwsze informacje były, że to właśnie 0,5%, natomiast to było przekonane. To jest wszystko przekonane, bo ja podliczyłem sam w komitecie 8,9. Jakieś telewizje zapraszają pana? Dużo. Dużo, wszystkie?
w domu, to drzwi się nie zamykają. Cały czas mają spod reporterów, dziennikarzy? Odjeżdżają nawet teraz, są domy do Warszawy, to młodzież całkowicie. Koło mego sklepu Zodiaku, Starosielcy, tam gdzie mieszkam, niech powie mój rzecznik osłabry, że tak obstawili mnie, że ledwo uciekło może. Ledwo uciekło. Panowie. Tak. Bardzo proszę. Ja się nie wstydzę. Proszę bardzo. Z panią? Nie, nie, nie. Z panią? Z panią? Ja jestem chłop taki, że proszę panią, że... O, wyrwała pani nie. Ja się nie boję. Czy to Warszawa, czy to Gdańsk, czy to Steam. Ja mam robić zdjęcia. Nie tak jak inni się ukrywają i tak dalej, i tak dalej. Ponoć kupił moją przełukę, już z tyłu połóż. No, czapkę też tam połóż moją, słynną, że chcą kupić czapkę, sweterek chcą kupić. No ja wiem, a nie to pan na ramię, czy to nie jest pan? To? Nie, to mój sweterek szczęśliwy. Aha, przynosi szczęście. Przyniosi szczęście, tak, na mnie. I moja czapeczka, która kupiona na Białorusi, też szczęśliwy. Dziękuję. Recepta. No już. Już macie? A tamta pani, co obok? Dlaczego? Marcin, tak? Kurczę, żebyśmy Piotrek tak umieli. Tak. Ja, ale gdzie nam do popularności pana Krzysztofa, naprawdę? No, jest problem. Wiecie, dwie panowie... największe gwiazdy u nas w programie, Jacek, tego jeszcze nie było. No, to jest prawda. Sezon. Słuchaj panu, spotkanie na najwyższym szczeblu. Sprostuję. Tego pana nie znam. Mhm. Dopiero teraz widzę na oczy. Trochę... On pana też nie znał. Ale trochę tak mniej więcej się zapoznałem, bo mój sekretarz mojego komitetu troszkę panu powiedzie, jaki pan jest. No i co, w porządku facet, czy nie w porządku? Po mojemu troszeczkę tak, troszeczkę nie. A no obraza prezydenta? Czy że z domu się wyniósł? Słuchaj pan, panie redaktorze, głowę państwu po pierwsze, pan nie powinien obrażać. Po drugie, proszę państwa, to co pan powiedział, tu słyszałem,
Źle pan wszystko robi, panie Hubercie. Źle. Źle. To wszystko... A jak powinien robić pan? Jak tak powiem, to pan u mnie jest zerem. No nie. A wiesz dlaczego? Ale panie Krzysztof... A wiesz dlaczego pan? Dlatego, że po pierwsze pan zażywał alkohol. Zażywał. Dokładnie wiem, pan Witolik. A ja też zażywałem, też jestem zerem? Panie redaktorze, alkohol można używać, ale umiarkowanie. No pan Hubert tak. Mówi, że umiarkowanie, do 6 piw dziennie. Dobra. To jest za dużo. Tak, ja się zgadzam. 6 jest za dużo, rzeczywiście. Ja nie piję od maleńkiego. Ja jak byłem maleńki, też nie piłem całkiem. Od kiedy pamiętam. I teraz alkohol nawet nie używam. Dobrze. To i żyje dobrze. Ale wiesz panie, nie panie redaktorze? Bo pan tak... I nie palę papierosów. Zdominował pan pana Huberta. To jest niedobrze. A chcielibyśmy, żeby panowie jako bardzo wyjątkowe osoby. Gwiazda gwieździe. Wiecie, właśnie, wiecie co was łączy. Że obaj wybuchliście jak supernowa po prostu, tak? Wielkie gwiazdy polskich mediów. Teraz, co wy, jak wy możecie wymienić swoje doświadczenie? Co by pan powiedział Hubertowi, jak sobie poradzić? Ze sławą. Ze sławą, z ciężarem sławy. Ale zależy z czym? No. Ciężar sławy, wie pan co to? Ludzie się na pana gapią, dziewczyny mówią, sam pan opowiadał. Zasypiają pana w Białymstoku. To mnie cieszy. Dziś pan poszedł do jednego z moli w Warszawie, też zaraz tłum ludzi, prawda? To mnie cieszy. No właśnie. Jak sobie z tym poradzić? Bo to przeszkadza w życiu przecież. To mi nie przeszkadza. A panu Hubertowi przeszkadza trochę? Panie Hubercie? Sława? Nie. Nie, no to są bezstresowe gwiazdy. Jest czego zazdrościć, no. To w takim razie, panie Hubercie, do spotkania super gwiazd doszło, a my teraz musimy z panem Krzysztofem chwilę porozmawiać, więc panu bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ogromnie dziękujemy. Panie Krzysztofie, zapraszamy na nasz fotel do specjalnych rozmów. Panie Krzysztofie, fajnie jest się oglądać w telewizji? Proszę? Fajnie jest oglądać siebie w telewizji? Powiem wam szczerze, panie redaktorze, no. Nie mam czasu oglądać teraz. A teraz jak pan oglądał siebie w telewizji, było fajnie? A czemu nie? A mama też się cieszy, że może pana w telewizji obejrzeć? Bardzo. Mm. A koledzy zazdroszczą? Koledzy, przyjaciele. Koledzy? No. A czemu nie? Ale czy zazdroszczą? Nie. Nie? Nie. A co mówią? Wszystko rozmawiają ze mną. Tak? Gratulują. Gratulują? Tak. Nie śmieją się z pana, nie. Że do polityki pan nie. Poszedł? Nie. A jak panie Krzysztofie się jechało z Białegostoku do Warszawy? Dobra była droga? Bardzo dobra. Mhm. Nie było problemów. A pan już był kiedyś w Warszawie, czy to pierwszy? Byłem. Był pan? Byłem. Czyli zna pan miasto, to nie żadna atrakcja. To nie, dla mnie nie żadna atrakcja. A dużo pan podróżował w ogóle? Bo pan w Transmleczu pracował, ja pamiętam. Tak. I po całej Polsce pan jeździł tym Transmleczem? Ja prawie po samej. Bo to takie są ciężarówki, co wożą mleko, prawda? I mleko, i śmietany, i wszystko. Czyli pan lubi podróżować na prezydenta, by się pan nadawał? Jak wygram wybory, jak pomyślę jeszcze skandydowałem, bo będę rozważać. Na prezydenckie, na kraj, tak? Na kraj, na Polskę. No to nie ma się co ograniczać, panie Krzysztofie. No. To jeszcze będę rozważać. Ale póki co muszę panu przypomnieć, że nie został pan prezydentem Białegostoku, a kandydował pan. Nie udało się, zabolało? Proszę państwa, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze moja kampania nie jest skończona. Ale jak to? Przecież do drugiej tury przeszli inni. Ja wiem, ale chwileczkę, wyjaśnię. Ksiądz jeden... U nas w Białymstoku ogłosił, powiem wam szczerze, jaki, w Marszu Stania Pańskiego w Białymstoku ogłosił, żeby na kogo kandydować. Na dwóch, żeby kandydowali. Na Tura i na Krzysztofa Sawickiego. No i? W ciszy wyborczej. Będę apelować wszędzie. Czyli protest, pański komitet złoży protest. Protest złoży do Sądu Najwyższego. Nawet do Rymarza złoży, wszędzie pójdzie. Nawet do Sejmu pójdzie. Ale panie Krzysztofie, jednak jest trochę tak, pomijając to, uda się panu, nie uda, przerznął pan. Zabolało czy nie? Nie. Jak? Nie? Nie. No jak to? Ja jestem takim człowiekiem, żeby pan... Nic nie dotyka? Nic nie dotyka mnie. Ja jestem uczciwym człowiekiem. No ale to uczciwy, nieuczciwy, to nie zaglądamy pan. Ale czy bolało, to inna sprawa. Nie popłakał pan się, że pan nie wygrał? A w ogóle pan płacze? Nie. A czego w ogóle mam... od dzieciństwa? A czego mam płakać? No jak coś smutnego, to się płacze. No, panie redaktorze, mam pogrzeb, to na pogrzebie się płacze. A na filmie miałem. Nie już. Proszę? A na filmie już nie. Na filmie, wie pan, rzadko podaję filmy. Czemu?
Nie mam czasu chodzić. Polityk. W Czwórce, wie pan, są bardzo fajne filmy czasami wieczorem w tej stacji. Mało oglądam telewizor. Aha. Mało oglądam, bo nie mam czasu. Ale pan mówił też w tej reklamówce, że tata w niebie patrzy na pana. Tak. Myśli pan, że tata by pochwalił to pana wejście do polityki? Żeby żył na pewno. Cieszyłby się. A rozmawialiście kiedyś o tym, jak jeszcze żył? Tak. I co mówił? Jak będzie taka szansa, staraj się, synie. No i się patrzy. Czemu? Czemu, że to takie ważne dla pana będzie, czy dla kraju? Powiem wam szczerze, 12 lat jestem bez pracy. Aha. I trzeba pieniążki też. I postanowiłem, żeby w Białymstoku zmienić wszystko. Kiedy panu przerwa? Polityka to... Proszę pana, i pieniążki, i chcę zrobić inne rzeczy w Białymstoku. Bo w Białymstoku, można powiedzieć, burdel jest. Drogi marne, drogi wszystko. Nie ma. Ale jak marne? Przez pańska piosenka. Przepraszam bardzo, panie redaktorze. Pan nie był w Białymstoku, tylko. Ja nie byłem w Białymstoku? Ale ten pan nie był. Rzeczywiście nie byłem. No Piotr. Gęsty człowieka w Białymstoku. Bo teraz dlaczego pan odpowiadam, redaktor, na pytanie. Pan nie może w Białymstoku, tylko w Białymstoku są jeszcze były hipermarkety. To oni mają, jest. Powinno być dla młodzieży. A kościół jaki piękny zbudowali na wjeździe? Gdzie? No jak się wjeżdża do Białegostoku? W którym od miejscu? Warszawy. Od Warszawy, nie wiem jak to się A, ten pułacyk, tak? A jaki piękny. Ten pułacyk? No. Dobra, mamy teraz... Chwileczkę, a wie pan, kto to dał tę ziemię pod kościół? I właśnie w tym kościele ksiądz Hubert ogłosił Stanisław. No, ale piękne jest. Na to ogłosować. Ma pan dla nas prezent? Znaczy, mam. Niewiele dla nas. Jest? To pan da. Każdy może zostać politykiem. Proszę pana. Można spuścić już. Nie, a tak, żeby stało. Tak. Dobrze. Proszę pana, jak człowiek jest uczciwy, panie redaktorze, to każdy może zostać. Ale panie Krzysztofie, politycy czasem Chwilę kłamią. Umie pan kłamać? Nie, bo mnie rodzice nie nauczyli kłamać. No to jak pan może być? I ja jestem człowiekiem uczciwym i sprawiedliwym. To gdzie to polityk? Proszę pana, tylko jak uczciwość, jak i sprawiedliwość, i rzetelność, i wolność uważam, to tylko człowiek taki może być politykiem. A który kłamie, to on tylko, wie pan, kiecę zbija. No pójdzie się wyspowiada i już. A to nie wszystko, proszę pana. Że pójdzie się wyspowiadać, panie redaktorze. A do skórku co ma? Diabełka. No to sobie żyje z tym diabełkiem, panie Krzysztof. Niech żyje? No. A tam co będzie? W górze? Kto jego rozliczy? Panie redaktorze? A to wiadomo, kto go rozliczy. Proszę? To wiadomo, kto go rozliczy, ale to już nie my. A nie, panie redaktorze, wiadomo, kto jego rozliczy. Każdego człowieka rozliczy. No właśnie. Pana, nie. Sam Bóg Najwyższy. Za kłamstwo, za oszustwo. Panie Krzysztof. A takich ja wiem, to mam dużo. To niech pan nam teraz powie. Że kłamią, oszukują ludzie. No tak. Wydzierają pieniędzy. A w Białymstoku nic nie zrobione. Ja za to no i nadal nie będzie, bo pan nie zostanie prezydentem. Jeszcze nie wiadomo. Może następnym razem. Panie Krzysztofie, niech nam pan teraz powie, co w panu jest dobrego. Niech wyborcy usłyszą. Wszystko jest dobre. Niech pan wylicza. Jeden polityk już jest. Uczciwość. Raz. Sprawiedliwość. Dwa. Rzetelność. Trzy. Godność. Cztery. I że wódki nie pije i papierosów nie palę. Ale całkiem pan nie pije, tak? Ani kropelki? Ani kropelki. To jak się pan bawi? Ja na zabawy nie chodzę, całkowicie. No nie to ma nie. Czasu. Mruch? Nie chodzi? Nudziarz taki, smuta? Nie, proszę, panie redaktorze. Jak trzeba, to pójdę, a jak nie trzeba, to nie. No ale tak, jak tatuś musi... wychodzili, wyuczyli. A nudzi pan sobie czasem piosenkę, bo moje życie to Białystok? Wie pan, ta piosenka z pańskiego spotu. No. Wie pan, teraz mam, można powiedzieć, żałobę po ojcu. To już nie są żałoby. Można powiedzieć, to w rocznicy żałoby po ojcu nie można śpiewać. A co w panu jest złego, panie Krzysztofie? Proszę? A co w panu jest złego, tak szczerze? Jakieś wady ma pan? Niech ludzie powiedzą to. Niech ocenią. A pan sam? Ja po mojemu, że ja wadów nie mam. Że wadów nie mam. To jest grzech pychy, prawda? No dobrze. To poza pychą nie mam żadnych wad. A my teraz postanowiliśmy... Pan niech tu zostanie i poczeka, bo postanowiliśmy państwu przedstawić tych, którzy uważają się za, jakby to powiedzieć, twórców kariery pana Krzysztofa. I może trochę słusznie nawet. Tak. Pan Adam Czeczetkowicz z Polskiej Partii Narodowej i doktor historii Marek Czerniawski. Zapraszamy panów. Pana koledzy. Czeczetkowicz i Czerniawski celowo wychodzą odwrotnie niż ich zapowiedzieli. Twórcy programu błędnie ich podpisali.
Czerniawski nigdy nie był w PPN, a Czeczet, o ile był, to warto zauważyć, że jego akcja z Konowiczem nie miała nic wspólnego z Polską Partią Narodową. Powinni zostać podpisani, jeden i drugi, Podlasie XXI wieku. Jak możecie sobie wyobrazić, Leszek Bubel, lider Polskiej Partii Narodowej, gdy zobaczył w telewizji Kononowicza obok ludzi, którzy wypromowali Kononowicza, bo tak zostali zapowiedzeni, podpisanych nazwą jego partii, wściekł się do czerwoności. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy panu. Pan niech idę tam jeszcze, tu, a tam. Pan niech tam sobie wygodnie siedzi, a my panów przepytamy. Panowie, co to znaczy, że słyszymy, że wyście wymyślili Krzysztofa Kononowicza? Kononowicza. Nie wymyśliliśmy. Nie, jest prawdziwy, jak widzę. Znaczy nie, Krzysztofa Kononowicza stworzył Pan Bóg, jak rozumiem. I tata z mamą. W innym sensie. Natomiast panowie stworzyli go jako postać polityczną, jako kreację medialną. Przyznajecie się do takiego ojcostwa? Tak, to był nasz pomysł na kampanię wyborczą. Ciężko było pana Krzysztofa namówić, żeby zakandydował? Wręcz przeciwnie. Palił się. Ciężko było mu odmówić. Ale to kto do kogo przyszedł? On do was czy wy do niego? Pan Krzysztof już 4 lata temu chciał kandydować na stanowisko prezydenta Białegostoku. Niestety zgłosił się 2 dni po terminie rejestracji kandydatów. Czy już mogły być 4 lata temu tą mega gwiazdą? Nie wiem. Raczej nie. Czemu? Internet nie był wtedy tak rozpropagowany w Polsce, prawda? To możliwe. Kluczem jest YouTube. No dobrze. Ale powiem szczerze, panowie jesteście wykształconymi ludźmi. Jeden z panów ma doktorat, nawet nauk humanistycznych. Znacie pana Kononowicza, my też go troszkę poznaliśmy. Czy to jest osoba posiadająca kompetencje wystarczające do tego, by być menadżerem wielkiego miasta, jakim jest Białystok? Nie było takiej możliwości, że zostanie prezydentem. Jak to? Wystawiliście go, wiedząc, że nie wygra? Zrobiliście sobie z niego żart. A on o tym wie? Nie wiem, czy wie. Panie Krzysztofie, czy pan wie, że oni pana wystawili, wiedząc, że pan nie wygra tych wyborów? Ja mówię swoim imieniem, nie wiem, pana tam. Ja może się tam przysiądę i będę łącznikiem. Czy pan słyszał, co pan powiedział, że pański sztab wystawił pana w tych wyborach, wiedząc, że pan musi je przegrać? Jak wspomniałem na początku, jeszcze moja kadencja się nie kończyła się. Jeszcze moje, że jest nieprzegrane. Panowie, no jednak trochę, czy to nie jest tak, że zrobiliście sobie żart z biednego człowieka, wystawiając go w wyborach? Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem biedniejszy. Nie mam pracy, tak samo jak pan. Ja mówię o biednym w innym sensie tego słowa. Wie pan? W jakim sensie? Że jest nieprzygotowany trochę do takiego życia w polityce i do życia w mediach. A ja pytam się, czy jakikolwiek polityk jest przygotowany. Ja myślę, że pan Krzysztof czuje się jak ryba w wodzie w tej roli. Przecież nieprawda? Nie słyszę. Dobrze panu, panie Krzysztofie? Ale gdzie? Teraz jak pan siedzi. Bardzo dobrze. Ryba w wodzie. Wygodnie, pięknie. Czyli nie macie panowie wyrzutów sumienia, że wykorzystaliście pana Krzysztofa? Czyli to już jest, pan stwierdził, że wykorzystaliśmy, tak? No, skoro wiedzieliście, że nie wygra... Ja nie wiedziałem. Bo gdybyście wierzyli, że przepchniecie go na tego prezydenta, no to bym to rozumiał. A skoro nie wierzyliście, to jakiś plan za tym stał. Jakiś rodzaj wykorzystania. Dlatego mówię tak, jak mówię. Myślę, że w pewien sposób pomogliśmy panu Krzysztofowi. W czym? Pan Krzysztof na swojej dzielnicy był swego rodzaju ofiarą dla młodzieży źle wychowanej. Dla dzieci mieszka blisko szkoły. Jego matce jemu. Nie wiem, z jakiego powodu, że tak wygląda, że... A teraz myśli pan, nie będą dokuczali? Teraz proszą o autografy. Jest wręcz przeciwnie, czyli jest popularny. Jest zmiana. A będziecie dalej przy nim trwać? On mówi o prezydenturze kraju. Pewnie, że będziemy. Nikogo nie opuszczamy. Ja tutaj zgłaszam wokół separatum, żeby zgłosić, poważnie myśleć o startowaniu w wyborach prezydenckich, tak, na stanowisko prezydenta naszego wielkiego, pięknego kraju, no to trzeba dysponować sztabem ludzi. To jest wielkie wyzwanie organizacyjne
A tylko z tego powodu? Nie dlatego, że pan Krzysztof jest jaki jest? Nie, tylko z tego myślę. Chciałby pan, żeby prezydentem naszego kraju był pan Krzysztof? Ja mam swojego kandydata, innego, który startował w poprzednich wyborach. Pan Krzysztof, a pan by chciał? Może będzie startował w nas. Dlaczego? A czemu by nie? To jest... A czemu by człowiek, tak? A człowiek jest, jak to się mówi, Bóg, honor, ojczyzna i czego więcej trzeba. A kompetencje? Kompetencje? Kompetencje to już pokazywali następcy Jaruzelskiego, naszego prezydenta. Myślę, że nasz kandydat miałby większe kompetencje. Zna języki. Jakie? Jakie? Zapytajcie. Panie Krzysztofie, jak tam u pana z językami? Jakie języki pan zna? Białoruski i rosyjski. To nie pogadamy, bo ja już rosyjskiego nie pamiętam. Bo często byłem na Białorusi, bo mam rodzinę tam. I często jeżdżę. Czyli szczerze mówiąc, no nie potrafię jakoś tu do panów się dotrzeć, że macie jakieś wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia? Mhm. Wyrzuty sumienia. A może chcecie zarobić na panu Krzysztofie, co? To wy te kubki sprzedajecie, te swetry, nie? Nie sprzedajemy. Akurat musimy zaprotestować. Popularność wzrosła przez internet bez naszej wiedzy. Nie mamy pojęcia, jak, na jakiej zasadzie one są sprzedawane. Nikt z nami tego nie uzgadniał. Nie słyszałem wcześniej o portalu YouTube. Dokładnie. A was zaskoczyła ta popularność? Mnie tak. A z czego wynika waszym zdaniem? Szczerze. To jest zachowanie zbiorowe, do końca nierozpoznane w internecie. A nie myśli pan, że internauci się po prostu z pana Krzysztofa śmieją? Tak, to jest zarzut i pojawiają się właśnie ze strony białostockich dziennikarzy zarzuty, że pan Krzysztof jest po prostu śmieszny. Marzy o Ameryce, o spotkaniu z Bushem podobno. A ja pytam, czy pan Krzysztof jest skazany na porażkę? Czy naprawdę nie może odnieść sukcesu? To panie Krzysztofie... Mogę ja odpowiedzieć? Spróbuj. Trochę mnie przygnębiła ta rozmowa na początku i się wyłączyłem. No powiem szczerze, że nie mieliśmy jeszcze w żadnym naszym programie, jak pracujemy z Piotrem Razem od 10 lat, tak cynicznych gości, prawda? Trochę tak jest. I zastanawiam się, bo pan jest młodym bezrobotnym, prawda? Rozumiem. Ale pan jest pracownikiem naukowym. Nie jestem pracownikiem naukowym. Znaczy jest pan człowiekiem w każdym razie w najwyższym stopniu wykształconym. Humanistą z doktoratem. Jak pan może sobie robić takie kpiny z Polski, z polityki, z człowieka, z wyborców, z wyborów, z demokracji? Tego nie rozumiem. Znaczy, gdzie to się ulęgło? Czy ja robię kpiny, czy ze mnie robią kpiny ci, którzy nami rządzą? Panie redaktorze, wybory były w Białymstoku 2 dni temu, a już osoby wybrane do sejmiku zmieniają przynależność partyjną. To oni oszukali wyborców, tych, którzy głosowali na ich ugrupowanie. No tak, a pan po prostu zrobił z tego wielki, ponury dowcip. Tak, no teraz tak. Musimy przerwać, bo reklamy. No panowie tak. I tak się nie przyznają. Więc teraz reklamy, po nich wracamy jeszcze do rozmowy do pana Krzysztofa, który tam pewnie na nas czeka, a potem będą prezenty. Będą prezenty. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Jak uda się spotkać, to jeszcze muszę przemyśleć, czy będę się spotkać, czy nie z takimi władzami. A czemu nie? Trzeba dokładnie się zastanowić. A z Łukaszenką by się pan spotkał? Tam macie blisko na Białorusi. Na Białorusi? Mhm. No wie pan, może by się spotkał, może nie. A jakby się pan spotkał, to co bym pan powiedział? Że źle robi, czy że dobrze? Nie, Łukaszenko dobrze robi. Po pierwsze, jaka droga tam jest? Tam droga jest ekstra. Mhm. Sam jeździłem słońcem kładem Lublinem. Tu u nas w Białymstoku. No ale on tam ludzi gnębi, opozycję. No. On nie gnębi ludzi. On nie gnębi ludzi. Tam ludzie dobrze żyją. Ja tam często i gęsto to wiem. A panie Krzysztofie, jak gdyby spotkał pan prezydenta Polski, Lecha Kaczyńskiego, to co by mu pan powiedział? Pierwsze drogi wybudować, a później zakłady miejsce pracy, żeby zrobił dla ludzi. No ale prezydent dróg nie buduje. Ale premier. On jest głową państwa, on może dla premiera wydać rozkaz, żeby to zrobić. Bratu. Tak. A panie Krzysztofie, jak to jest teraz z panem? Jest pan wielką gwiazdą, pańska woda tysiące już kosztuje na aukcji w Allegro. Jest pan teraz szczęśliwy? Bardzo. Jak to jest, niech pan powie.
Coś pan tam śpiewa w środku, czy jest tak przyjemnie, słodko? I śpiewam, i nie śpiewam. Teraz mam, jak tak wspomniałem na początku, że mam dzień żałoby, to nie mam mnie do śpiewania. Ale do szczęścia. Jak to jest być szczęśliwym? Jak to jest u pana z tego? No, wie pan, panie redaktorze, szczęśliwym być to trzeba wszystko dla ludzi spełnić. Mhm. Żeby ludzie zauważyli to. Do wtedy człowiek jest szczęśliwy. Nawet założyłem na swojej ulicy gaz i kanalizację. A tak sam z siebie nie jest pan szczęśliwy? Teraz jako ta gwiazda? No, niech się pan przyzna. No, taki nieśmiały uśmieszek. Ale... Panie redaktorze, na tamte pytanie proszę. Geniusz polityczny po prostu. Nie to nie, bez łaski, to w takim razie prezenty. No dobrze, panie się naradzały w czasie przerwy reklamowej. Jaki jest werdykt wysokiego jury? Oczywiście wszystkie trzy. Dlaczego? Ponieważ pan zasługuje na dużo prezentów, więc myślę, że trzy będzie akurat. Po raz pierwszy w tym programie. No właśnie, panie Krzysztofie. Niech pan tam dwie oczy. Bo to prezenty, trzeba zamknąć oczy. Niech pan tam dwie oczy. I podchodzimy troszeczkę, podchodzimy. Panie Krzysztofie, po pierwsze, coś, co na pewno może się przydać. Politykowi. Halo. Halo. Teraz. No to się przyda. Po drugie, coś na chwilę samotności, bo to się nawet największym mężom stanu miał zdarza. Miał pan pseudonim Misiu, nie? Tak. No ale Misiu. Teraz to małe chciałem przekazać dla innych tutaj pań. Ale to jest troszkę, podrywanie będzie po programie, tak. Dobra? Dobra. I jeszcze jest coś, co się może przydać, gdyby się pan wybrał sweter. Do prezydenta Busha. A dziękuję bardzo. A to chciałem też przeznaczyć na giełdę, na rzecz, przeznaczę, na rzecz ubogich. Ale to musi pan chociaż ze 3 dni ponosić, bo to wtedy będzie miało naprawdę wysoką cenę i wartość. Ponoszę i obiecuję, że to wszystko przekażę. Misia niech pan sobie zostawi. Nie. Chcę tu teraz dla jednej dziewczyny. A której to? No ciekawe, ciekawe. To pan niech wybiera tą dziewczynę. Dobra, pan wybiera dziewczynę, tak. A my się nie wtrącamy. Tak, tak, pan. Do widzenia. I to są jak prawdziwe gwiazdy. A wiesz, ile teraz ta woda koleńska kosztuje? Nie. 1270 zł. Przez ostatnie 5 minut podróżniała o 270 zł. To no. Będzie najdroższa woda kolońska na świecie. Gerlen się nie umywa. Znaczy trzeba sobie powiedzieć, że gdybyśmy my swoje wody podali, to niestety wynik był marny. A skąd wiesz? Wolę się nie przekonywać. Tam jest prawdziwa gwiazda. Dziewczęta są jak urzeczone i nieme. Proszę państwa, zapraszamy za tydzień. My się już żegnamy i zostawiamy z samym panem Kononowiczem. Ale ciekaw jestem, co by było, gdyby to Krzysztof Kononowicz się zrobił. Jednym słowem, Neustub zaprosił Kononowicza, żeby zrobić sobie wielką oglądalność, trochę go popodpuszczać, trochę się z niego pośmiać, poobrażać Czerniawskiego i Czerzetkowicza, że wykreowali Kononowicza, a jednocześnie sami pokazują go już nie na YouTubie, lecz w programie z dużą oglądalnością. Czy członkowie Podlasia XXI wieku pojechali tam po pieniądze? No nie, pojechali tam po promocję. Za występ w programie według Czerzetkowicza dostali łącznie 300 zł. Co ledwo starczyło na pokrycie kosztów benzyny przejazdu Białystok-Warszawa i z powrotem. Dodatkowo Kononowicz miał przywieźć ze sobą coś swojego osobistego do zlicytowania. Oczywiście nie zrobił tego i Czerzetkowicz na ostatnią chwilę gdzieś w Warszawie musiał ganiać się po sklepach i coś kupić, coś kombinować. Padło więc na wodę kolońską Wars, za którą oczywiście pan Adam musiał zapłacić. No, sami proszę państwa, widzicie? Piotr pokazuje, a ja powiem, o co chodzi. Tak. Postanowiliśmy sprawdzić... Nie wiecie, co i co prawdziwą popularność pana Kononowicza. Jak państwo wiecie, w internecie trwa szaleństwo zupełne. Swetrów a la Kononowicz, skarpetek a la Kononowicz. Oryginał. Czapka a la Kononowicz i tak dalej. Wszystko, co a la Kononowicz idzie wyśmienicie, jeden sweter, nawet ktoś chciał za milion skupić, coś takiego. Zaraz będę tego panu mówił. Chwileczkę, ja tu w tym wejściu. A to, proszę wiemy, państwa, że to nieprawdziwe. Jest pierwszy prawdziwy fant prawdziwego Kononowicza, tego Kononowicza, który będzie dostępny, jest dostępny na aukcji na Allegro. Ta aukcja właśnie się zaczyna.
Tak. Cena wywoławcza? 5 zł. Będzie trwała 2 tygodnie i my chcemy w tym czasie sprawdzić prawdziwą popularność i prawdziwą cenę naszego gwiazdora, superstara. Próba jest kompletnie bezinteresowna. Wszystkie pieniądze, to Woda Kolońska będzie. Wszystkie tak. pieniądze z tej aukcji przeznaczymy Zapach na stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży, troski, specjalnej troski. Jeden świat w Białymstoku. Jeszcze raz proszę, żeby wszystkie kamery tutaj... O, może pan tak, o, gdyby pan podtrzymał, żeby telewizja widzieli, proszę tak trzymać, a ja będę mówił dalej. Aukcja wystartowała dokładnie 15 listopada o godzinie 20.20, czyli w trakcie trwania programu. Aukcja tuż po starcie przeżyła istne oblężenie. Tylko podczas pierwszej godziny jej trwania, czyli w trakcie programu, stronę tę odwiedziło około 50 tysięcy użytkowników. Cena wywoławcza wody Wars wyniosła 5 zł. Jednak bardzo szybko suma ta osiągnęła 3950 zł za gazetę współczesną. Całość trafiła do dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski Jeden Świat w Białymstoku. Dla nas to bardzo duża kwota. Dla porównania z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na pół roku działalności naszej grupy teatralnej dostajemy 1500 zł, odpowiada Grażyna Jabłońska, prezes stowarzyszenia. O ile w tym przypadku wszystko było zgodne z prawem, to wykorzystanie nazwiska i wizerunku Krzysztofa Kononowicza bez jego zgody na innych aukcjach jest nielegalne. Niektórzy już zdali sobie z tego sprawę. Białostoczanin, który wystawił na sprzedaż koszulkę z autografem Kononowicza, zapewnia, że przekaże byłemu kandydatowi na prezydenta 50% kwoty, za jaką koszulka zostanie sprzedana, czyli 360 zł. Jeszcze nie dostałem pieniędzy za koszulkę, ale jak tylko je otrzymam, na pewno podzielę się z Krzysztofem Kononowiczem. Mieszkamy blisko, więc nie będzie problemu, mówi sprzedający, który na Allegro używa pseudonimu Goat. Mówił mi zresztą, że potrzebuje telefonu komórkowego z numerem, więc może kupię mu po prostu komórkę. Kononowicz też zamierza zarabiać na swojej popularności. Jedna z białostockich firm właśnie rozpoczęła produkcję gadżetów firmowych z jego nazwiskiem. Pełnomocnik byłego kandydata na prezydenta Białegostoku zapowiada także, że Kononowicz wystąpi do sądu o odszkodowania od producentów przedmiotów, na których nielegalnie pojawiło się jego nazwisko. Adam Czerzytkowicz, pełnomocnik Krzysztofa Kononowicza. Trzeba uregulować sprawy związane z wykorzystywaniem nazwiska i wizerunku Krzysztofa Kononowicza. Podpisaliśmy już umowę z białostocką firmą, która będzie miała prawo do produkowania gadżetów z nim związanych. Kubków, smyczy, koszulek. Będzie je można zamówić na oficjalnej stronie internetowej. Oczywiście część dochodów ze sprzedaży trafi do Krzysztofa Kononowicza. To ja tylko dodam od siebie, że problem był naprawdę spory i dużej wagi, bo na przykład po wystawieniu tej wody Wars w Talk to Shock na aukcję charytatywną, nagle na Allegro pojawiły się bardzo podobne aukcje, na których sprzedawano identyczną wodę kolońską, tylko że z dopiskiem Ala Kononowicz. I na przykład w opisie było, że kupując wspierasz bezrobotnego. I oczywiście nie było doprecyzowane, że tym bezrobotnym wcale nie jest Krzysztof Kononowicz, tylko sprzedający. Sprzedawano też swetry Ala Kononowicz, kubki Ala Kononowicz, wszystko, czapki Ala Kononowicz. I oczywiście to wszystko było 100% skamem, który najczęściej nie miał absolutnie nic wspólnego z Krzyśkiem. Ten sweterek chcą ode mnie kupić, ale ja go nie sprzedam, bo jest dla mnie szczęśliwy. Mamusia mi go kupiła, tłumaczy Krzysztof Kononowicz, uśmiechnięty i zadowolony, bo ostatnio wciąż ktoś chce z nim rozmawiać. Sława na całą Polskę! Prawdopodobnie przełom listopada i grudnia. Ekipa Kononowicza dostaje zaproszenie do nagrania teledysku Nie będzie niczego grupy operacyjnej. Tym razem stawka nie jest już taka głodowa jak u Najsztuba, a wręcz przeciwnie, jest naprawdę duża. A szansa na promocję jeszcze większa. Jednak nie obyło się bez ekscesu. Czereszkowicz musiał przekonać najpierw samego Krzyśka, a potem jego mamę, która nie chce go jednak za bardzo wypuszczać, no ale
dała się przekonać, zapakowali się w samochód, jedziemy. Gdy już się udało przekonać, pojechali samochodem człowieka, którego my właściwie znamy jako niemiecki, natomiast według Czyżetkowicza w Białymstoku ten człowiek ma ksywę Owsiak. Ekipa z Białegostoku ruszyła do Poznania i nocowała w hotelu, by z samego rana stawić się na planie teledysku. Niemiecki noc w hotelu, którą spędził w jednym pokoju z Kononowiczem, określił jako życiową traumę. Konon co chwila zrywał się z łóżka, płakał i mówił, że chce wracać do Białegostoku, bo on tęskni do domku, bo on tęskni do mamusi. Całą nieprzespaną noc Owsiak uspokajał go potężnym kosztem własnych nerwów. I co? Następnego dnia rano pan Krzysio wstał uśmiechnięty i poszedł kręcić teledysk. Co ciekawe, Mieszko podczas kręcenia uczciwie powiedział Kononowiczowi, co o nim myśli. Wie pan, że został za panem jakikolwiek sensowny projekt polityczny i jest pan tak naprawdę karierowiczem, ale szanuję chociaż to, że pan szczerze mówi na temat. Zawsze tak jak Jan Paweł II, nikogo czy to może, czy to Chińczyk, czy to Japonii, może pan to powtórzyć? Czy to Chińczyk, czy to... Ale jak to? Jak Jan Paweł II. Czy różna rasa, przypuśćmy panie z Chińczykiem, dam tak uczyłem. No. Pan przyjdzie tam, nie widzimy metod. I proszę pana, ja pana załatwię. Ładnie i uczciwie. Tak to my tu, ty je. Muszę wchodzić, a też załatwię jego i będzie załatwiony. No, ja będzie załatwiony, będzie dobrze. Nie, nie ma problemu. To, co będzie tolerancja. Chciał, tu wchodzą, no. Nie? No, to ja mam takie pytanie, jak rozwój technologii pan widzi w Polsce? Internet, telewizor, może jakie nowe telefony? Na mowę. Dla każdego, dla każdego. Dla młodzieży. Bo dla młodzieży. Dla ludzi. Proszę? A normalnie. Unia, bo tam pieniądze leżą nasze. Ale mówi pan, że Unia to jest niedobre, że jest. Ale powiedziałem trochę dobrze, trochę źle. To powiedziałem. Na siedzeniu pasażera siedzi Czerniawski, który później będzie otwierał Kononowi drzwi samochodu. Samochód jest niemieckiego i on nim kieruje. A z tyłu obok Konona siedzi Czeczetkowicz, który chyba w ogóle w żadnej imkarze się nie załapał. Czerniawskiego jeszcze widać w innych przebitkach klipu. Od czasu do czasu przebija się obok niego twarz kogoś łudząco podobnego do niemieckiego. 10 grudnia. Leszek Bubel został zatrzymany przez ABW pod identycznymi zarzutami co Czeczetkowicz wcześniej. Był wzywany na przesłuchania, ale nie stawiał się, przynosząc zwolnienia lekarskie, co zirytowało prokuraturę i dojechali go 3-literową służbą mundurową. Gazeta Współczesna daje tytuł Czeczetkowicz stracił bubla, pisząc w artykule, że Polska Partia Narodowa jest w poważnych tarapatach, grozi jej delegalizacja i umieszczają komentarz Czeczetkowicza, który wyraża zaskoczenie tą zaistniałą sytuacją i oburzenie. Chyba w podobnym okresie zostaje założone Biuro Interwencji Obywatelskich w domu Kononowicza na Szkolnej 17. 15 grudnia. Wizyta w Trójmieście. Za trójmiasto.pl. Gwiazda internetu i niedoszły prezydent stolicy Podlasia zawitał niedawno do Trójmiasta. Krzysztof Kononowicz z Komitetu Wyborczego Podlasie XXI wieku spotkał się z młodzieżą w klubie Miasto Aniołów. Na chwilę w Gdańsku zapanowała prawdziwa kononowiczomania. Podczas tego nietypowego spotkania można było bowiem nie tylko porozmawiać z gwiazdą, ale kupić też różne gadżety. 19 grudnia. Teledysk Nie Będzie Niczego ukazuje się na kanale YouTube'owym Grupa Operacyjna. Zyskał ponad 3 miliony odsłon, ale na tym kanale już go się nie uświadczy. Nie wiem, czy to spadło z rowerka, czy coś się innego stało. Tak czy inaczej, nie da się obejrzeć na tym kanale. Również w grudniu gazety lokalne kręcą aferę. Krzysiek ma być świętym Mikołajem na telefon, bo generalnie to szybko spłukał się i jak zwykle nie miał hajsu. Gwarantuje niezapomniany wieczór wigilijny z niesamowitym Mikołajem. Wizyty również w szkołach i zakładach pracy. Gwarantujemy mnóstwo niezapomnianych wrażeń tobie i twojej rodzinie. Dzwoń natychmiast. Ilość zgłoszeń limitowana.
Ryszard Tur niech nie dzwoni, i tak nie przyjdę. Takie ogłoszenie, pisownia oryginalna, pojawiło się na www.bestok.pl. Oczywiście, pismaki rozpisują się jak to Czeczet, niemoralnie, obchodzi się z Kononowiczem, a Kononowicz jak zwykle mówi, że jego redaktor, przepraszam bardzo, nie redaktor, tylko jego rzecznik zrobił go w konia. I tak mówi w jednej gazecie, a w drugiej gazecie mówi, że bardzo cieszy się na rolę Mikołaja. Krzysiek składa życzenia noworoczne. Jan Kononowicz, Krzysztof, kandydat na prezydenta, Jan Kononowicz, Krzysztof, z ramienia Komitetu Wyborczego Polasia XXI wieku składam życzenia świąteczne zdrowia, szczęścia, zdrowia, wszystkiego najlepszego, dużo życia i noworoczne też składam życzenia. I kandydat na prezydenta miasta Białogóra, i kandydat na prezydenta RP Rzeczpospolitej Polski składam zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego i chciałem wszystkim serdecznie bardzo podziękować wyborcom, tym, którzy na mnie głosowali i moim przeciwnikom zdrowia, szczęścia, wszystkiego najlepszego, żeby to, co im się pragnie w życiu, żeby one w życiu swoim osiągnęli. Dziękuję Państwu. No i Sylwester 2006 z Wiśniewskim, wokalistą legendarnego zespołu Ich Troje. Krzysztof Kononowicz, znany z zamiłowania do oryginalnych swetrów, niedoszły prezydent Białegostoku, był honorowym gościem podczas wieczoru sylwestrowego, jaki lider Ich Troje zorganizował w swoim klubie Ekstrawaganza. Kocham Was i życzę Wam 100 lat! Takie życzenia wypowiedział, gdy wybiła północ. Po czym pozował do zdjęć. Lider Ich Troje postanowił zaprosić Krzysztofa Kononowicza wbrew radom znajomych. Wszyscy byli zdania, że Kononowicz nie jest atrakcją i wstyd go zapraszać do takiego klubu. Ja i tak wiem swoje, że połowa narodu zrobi sobie z nim zdjęcie. Dla jaj. On na tym zarobi, niemało, my będziemy mieć przez 5 minut ubaw po pachy. Każdy wie, o co w tym chodzi. Płacąc 350-400 zł można było do nich dołączyć. Nie obowiązywały stroje balowe, więc większość zaproszonych pojawiła się w strojach klubowych lub sportowych. Oprócz Kononowicza, który nawet na tę okazję nie zdjął swojego kultowego sweterka. Czerwonowłosy wokalista Ich Troje, zapraszając Kononowicza, wiedział co robi. Goście w Ekstrawaganzie pstrykali sobie z nim zdjęcia i mieli przy tym przednią zabawę. Przypuszczalnie pan Tomasz w 2005 roku lub w tych okolicach został finalnie zlicytowany przez bank i od 2006 mieszka na stałe w domu pomocy społecznej i tam też musiały dojść do niego pierwsze słuchy o Kononowiczu. 2006 rok to też czas, w którym Meksikano pracuje stale na budowie na elewacji, testując wytrzymałość wątroby. Totalnie przeoczył fenomen Kononowicza. Nieszczególnie to pamięta, ale albo w ogóle nie wzbudziło to w nim żadnej reakcji, albo się przez chwilę pośmiał, jak wszyscy, i totalnie zapomniał o sprawie. Trudno określić, kiedy major finalnie wyszedł na wolność, wydaje mi się, że mógł to być rok 2007, co oznaczałoby, że największy moment sławy Krzyśka przesiedział w pasiakach. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Wszyscy zaproszeni na mnie. Teraz. Dokładnie. Warszawa cała na mnie patrzy teraz. Cała Polska. Co za Kononowicz? Jeszcze takiego słowa by nie było, tak jak Lech Wałęsa się układałem. Drugi Lech Wałęsa powiedzmy. Tylko Lech Wałęsa matkę polską nosił, a ja nie.